Silver. Cześć ludzie, z tej strony Esu. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka Zagrajmy w Silver w tej samej ekipie, czyli Jog, Kagan i David. Tam prawdopodobnie będzie Silver, więc ja się jeszcze wrócę na chwilę. Chcę zobaczyć, co jest tam w tej komórce pod schodami ukrytego. No chyba, że to się jakoś łączy. Bo jeśli to się jakoś łączy, to... Nie no, nie sądzę. Tutaj się nie da nigdzie pójść. I don't know. Okej, tutaj tego dopiero uwolnimy, jak zabijemy Fuse'a. O kurde, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Huragan się aktywował, okej. Jabłka nam są niepotrzebne. Ten koleś tutaj chyba chce powisieć jeszcze dłużej. Okej, o, dokładnie o tym mówiłem. Aha, okej, spoko. Co tu jest? Co tu jest? Same żarcie. Carrot, thai, roast rat, chicken. No dobra, okej, spoko. No to idziemy. No to idziemy walczyć z Fuse'em, no cóż. Taktyka jest następująca. Fuse jest najtrudniejszym, przynajmniej dla mnie, jest najtrudniejszym przeciwnikiem w całej grze. Jest jeszcze trudniejszy niż ostatnia walka. Bardzo łatwo umrzeć podczas walki z nim. On strasznie niewielkie obrażenia zadaje. Olbrzymie obrażenia. Więc co chwilę będę prawdopodobnie pił eliksir. Będę pił co chwilę eliksiry życiowe. Many nie będę chyba używał. No chyba, że do leczenia. Na pewno użyję tego i tego. O, jednej rzeczy nie zrobiłem. Jednej rzeczy nie zrobiłem, trudno. Dobra, nieważne. No i będziemy go atakować naturalnie z też tych special powers, z tego huraganu oraz falcona. A jak on będzie do nas walił magię, to się schowa. Dobra, nie, kurde. Dobra, więc najpierw tak. Na początek pójdzie to, czyli Ring of Invisibility. Później natychmiast eliksir siły i najlepiej armora. Eliksir siły i armora. Przydałoby się. Jeść będę tylko to, a potem pie. A najlepiej byłoby o to. No dobrze, okej. Okay. Dobra. Cholera, jak ja tego nie cierpię. To jest najgorszy moment w tej grze. Znaczy najgorszy, najtrudniejszy. Ta walka jest potworna. Ale to jeszcze widzę, że to nie jest tutaj jeszcze. Okej. Okay. A, zesrałem to. O, świetnie. Piękne obrażenia. 221. Tak czy inaczej, Kagan i Jug w ogóle nie będą brać udziału w walce z Fuse'em. Dlatego David sam będzie z nim walczył. Jeden na jednego. I w tym jest prawdopodobnie największy problem, że on nie może liczyć na magię Kagana ani na siłę Jugga. W tym jest cały największy problem. Bierz szczura. Tu nic nie ma. Okej, idziemy dalej. Tu na dół. Czy na górę? Nie, na górę. Na górę najpierw. Spodziewałem się, że to jakaś pułapka musi być. Tutaj też, tak? Tutaj też.
A to już prawdopodobnie się otworzy. Wow! Ale się wysypało. Jezu, super. Pięknie. Same eliksiry. Zastanawiam się, jak działa ten chaos potion cały czas. Bo za cholerę nie wiem. No i co? No idziemy walczyć. Idziemy walczyć z panem Fuse'em. Okej, taktyka, jeszcze raz muszę sobie to przypomnieć. Cyk, cyk. Potem cyk, cyk, golem. Potem eliksir ten. I potem ewentualnie ten. Potem atak ten na niego. No a potem zobaczymy. A potem prawdopodobnie umrę. O, Jezu, boję się. Dobra. Bez paniki. Congratulations. You've proved quite annoying for third generation dregs. But now you're becoming tiresome. Then I'll ease your torment and end it quickly. I'd like to say it's been gratifying killing off your entire bloodline. But you were all just too pathetic. Entire bloodline? Surely no one's that ignorant. Didn't your grandfather tell you what happened to your father? He was killed trying to stop bandits terrorizing our land. An engaging but tragically flawed account. You see, there was only one bandit. Me. Your grandfather was obviously too ashamed to tell you the truth. No. He was trying to protect me. He died protecting me. Well, don't worry. You can ask him yourself soon enough. Dobra. Dobra, czekajcie, bo jestem strasznie wystraszony. Oh, fuck. Aj, zesrałem to troszkę. Wow. Okej. Okej, spierdzielamy. Okej, udało mi się. Pijemy znowu eliksirki. I pijemy kolejny eliksirek. Dobra, spróbujemy tym. Dobra, ja widzę, że on unika The Lounge. Okej, spoko, może się uda. Kurde, on się zrobił niewidzialny. Okej, tutaj on się zablokował, widzę. Bardzo dobrze, ja mogę sobie teraz zwiększyć życie. Okej, zobaczmy, jak to wygląda. Huragan się aktywował. Wiecie co? Uda nam się. Myślę, że nam się uda. To się nam jeszcze ładuje. Magia nam jest niepotrzebna w sumie. Chyba, że spróbujemy. Czekajcie. Zajebiście. Czekajcie, bo mi się to bardzo nie podoba.
Doskonale. A, nieźle. Kurde. Pięknie. Padł. Dobra, zajebiście. What happened? I finally understood my grandfather's sacrifice, and I ended the fight Fuge started when he killed my father. Come on. Fuge may be dead, but Silver is still very much alive. Dobra. Udało się. Czyli to jest strategia. To, co ja zastosowałem, była to chyba najbardziej... no, najmocniejsza strategia walki do właśnie do Fuge'a. A i tak obrywałem całkiem ładnie. Czyli... Po pierwsze, niewidzialności sprawia, że on nas nie widzi oczywiście i w ten sposób możemy napić się eliksirów spokojnie, nie bojąc się o to, że on nam tutaj zaraz rozwali nas. Golem na chwilę tylko go zajmie, więc jak widzieliście, tylko raz udało nam się tego użyć i tego. Magia na niego zwykle nie działa, ponieważ on umie odskakiwać. On się tutaj zblokował i to mnie troszkę uratowało. Mogłem w niego trafić dwa razy. Bardzo na niego dobrze działają te ataki właśnie, special attacks, te dwa. Te są już bardzo słabe, ale te dwa całkiem ładnie działają. No i eliksir na zbroję i na siłę są absolutnie niezbędne, ponieważ widzieliście, on atakował mnie, zabierał mi po 13 życia czasem, a to jest bardzo mało. Gdyby nie ten eliksir, to prawdopodobnie bardzo szybko bym zginął. No ale się udało. Bardzo fajnie. No i co? I mamy ten klucz. On jest do prawdopodobnie klatki Fuge'a, Duke'a. Wracamy. Kurde, ręce mi się trzęsą. O, cholerna walka. Mocna sprawa. Dobra. On wyrzucił ten klucz. To jest prawdopodobnie klucz do... Tak, prawdopodobnie klucz do klatki Duke'a. Aha, i ciekawej rzeczy się dowiedzieliśmy, że Fuge zabił ojca Silver... co ja pieprzę, Boże, jakie głupoty ja gadam. Fuge zabił ojca Davida. No i... również dziadka, jak sami widzieliście. I teraz chciał zabić też Davida, czyli całą linię rodzinną. No ale nam się udało. A, kurde. Dziwne. Nie mam tego klucza. Ale jazda. O cholera. Ale beka. To gdzie on jest? O kurde. Dobra, zaraz wracam. Dobra. Okej, wiem gdzie już to jest. Znaczy ten klucz do celi. Jakieś przejście musiałem przeoczyć po drodze. Jakieś drzwiczki. Ale walka piękna. Aha, no właśnie. Przecież ja te miecze dostałem Fuge'a. To są najlepsze bronie w grze do walki wręcz, naturalnie. I zwykle biorę Davida, bo on z nimi chodził, bo on bardzo ładnie wygląda z tymi dwoma mieczami. Spójrzcie sami. Przy okazji wtedy on awansuje na Bastard Sworda, a ten cały czas ma chyba pałę. Tak, on ma pałę. No, fajne obrażenia. Oczywiście nie można nosić tarczy z tymi dwoma mieczami, ale i tak jest fajnie. Okej, to było tutaj, z tego co wiem. Tak. O, no i tu gdzieś małe drzwiczki jakieś powinny być. Są. Całkowicie ich nie zauważyłem.
Okej. Dawajcie. 148. Jakie obrażenia. Okej. No i jako, że są to dwa miecze, to od razu dwa ataki są wyprowadzane natychmiast, jeden po drugim. Okej. Tu nic nie ma, widzę. Tutaj tylko żarcie i szczury, nic ciekawego. Tutaj na dół, widzę, można zejść i... O, tutaj, super, mega. O, wow. Tej walki. Dobra, aż musiałem tego użyć. Podnieciło mnie to. Kurde, wygląda jakby te nietoperze schodziły po schodach. Trochę ryjące, panie. No już, już, tak? Wszyscy? Wszyscy. Super. O, jest ten Guardkeeper. Czy jak on tam się to nazywa? Mega. Pięknie. Klucz wypadł? Wypadł klucz, okej. Aha, okej, spoko. A, oni zeskakują, dobra. Haha, widzieliście to? Okej. Wszyscy, wszyscy. Idziemy teraz tutaj. To jest koleś... to jest syn tej babci z Rain, którą ubili kolesie i ona dała nam Teddy Bear, czyli tego misia. Ja mu go dam teraz. I'm not allowed to talk to strangers. You'll get me in trouble. Please, you have to go now. But we've come to help you. Why? Did my mother send you? She used to sing to me, you know. I miss her a lot. Ale koleś wygląda jak małpa. Life is but a dream. You don't belong here. Do you even know how old you are? Of course I know. I just can't remember. But I was 10 once. My mum even made me a cake. I remember it. It was blue like the sea. I used to have a teddy bear just like this. Yes, exactly like it. It is yours. Mine? My mother did send you. Mummy! Mummy! Be careful! No, i on pobiegł do mamy. Spełniliśmy dobry uczynek. Daliśmy mu tego misia całego. Ogólnie fajnie. No i wracamy teraz już uwolnić pana Duke'a. Z jego okowów. Tam się nie da. Świetna muzyka. Świetny klimat trzyma. Kurde, ten huragan to się długo wczytuje. Matko boska. A by the way, jem sobie czereśnie. Om nom nom. Okej, tutaj. Działacie tutaj. Duke, I'm coming. Dobra. Hop. Trochę trzeba pobiegać, jak widać. Ale swoją drogą cały czas się mega cieszę, że udało się pokonać Duke'a. Kurde! Znaczy tego, Fuse'a. Mi się strasznie mylą te już nazwy, sorry. Mhm.
Did you find the key? Yeah. Of course. No, co jest? Aha, okej. Clay! We thought you were dead. You should get back to the camp. Richard is heartbroken. He thinks he's lost you. Yes, but David, you and I have more urgent matters to address. Fuge's ambush was no chance encounter. You needn't concern yourself further with Fuge. He's dead. Do you think we have a traitor? Not necessarily. Oh. Glass, Silva's daughter, is a sorceress. She has a seeing ball. It's likely that she's observed our plans and reported back to her father. Then she could be watching us now. Come on, we have to act quickly. Wait, did you see William when you were looking for the warden? He's in one of the other cells. No, we saw him in the tavern in rain. Good, I'd feared the worst. I'd seen him being taken for his hearing with Fuge. The others in his group never returned. Maybe there's hope for them, too. Well. Maybe. Come on, Glass will be expecting us, and I don't want to disappoint her. O kurde. Chyba wychodzi na to, że William, ten z zielonymi włosami, to jest zdrajca. Hello, Glass. I've been expecting you. Cześć, Szybo. Then you know why we're here. We know you've been watching us, spying for your father. You underestimate me. But you're right, I have seen many things. And I could have stopped you at any time. I chose to leave you be. And why would you do that? Like you, I hate my father. Oh. You'd say anything. What? To appease you? Don't flatter yourselves. You couldn't kill me. Then tell us why you hate him. He killed my mother. If you want your traitor, go to Deadgate. There you'll find the tormented souls of all the murdered rebels. They're forced to wait in limbo until their deaths have been avenged. Oh. They'll name their betrayer. David, go to Verdante Harbor and book passage on a ship to Deadgate. I'm going back to Haven to see what is left of my men. You believe her? Yes, yes I do. If you're so powerful, why can't you just tell us who betrayed us? I cannot ask to see that which is unnamed. Hmm. Ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy się dowiedzieliśmy. Cześć Glass, papa. O kurde. Znowu ten? Dr. Buzuki was insisting that you should join him at the Temple of the Oracle as soon as possible. Dobra, spoko. Jest, świetnie. Magia, mega. Whee! Dobra, to zapisujemy w takim razie. Co się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że mamy zrobić kolejnego questa, czyli popłynąć z tego. Z portu w Verdante do Deadgate, do kolejnej krainy, mianowicie tutaj, i dusze poległych rebeliantów, które są w otchłani, w limbo, powiedzą nam mianowicie, kto jest zdrajcą. Coś takiego. Ja na szczęście wiem, że jest to William, ale my właśnie popłyniemy teraz do Deadgate, żeby się upewnić. W Atro jeszcze nie byliśmy. W Winter. Czy mamy coś do robienia w Winter? Zaraz zobaczę. Księżycowy klucz. Czy nie wiem, do czego on służył? Zielonego nie mamy, niebieskiego nie mamy, kamiennego nie mamy. Kurde. No dobra. W Metalonie jeszcze nie byliśmy. Okej, okay, dzięki wam za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście był Esu. Czemu ja to mówię? Jaki jestem głupi. Dobra, pa pa. Na razie.